Z tej pięknej pseudogazety zrobimy bardzo praktyczną niespodziankę dla inwestorki, a mianowicie zagłówek i siedzisko w przedpokoju. Natomiast żeby to wykonać, ponieważ ja doskonale wiem, jak to teoretycznie zrobić, zawołam naszą złotą rączkę, która wie znowu, jak praktycznie to zrobić. Ja nie wiem nic, musisz mi wytłumaczyć. A zawołaj złotą rączkę. Złota rączko! A jak ma złota rączka na imię? Marcin. Marcinku! Ja idę. Popatrz, jaką gazetę ci przygotowaliśmy. Znowu twój ulubiony handmade, tapicerka. Tak jest. To jest, mój drogi, prosto z Londynu gazeta i trzeba obić te formatki. Musimy zacząć od dołki. A ja tłumaczę, o co chodzi. Najpierw podzieliliśmy sobie ścianę na formatki, teraz przykleimy do tego gąbkę, a następnie obijemy to materiałem. I czy mogłaby kamera mnie pokazać? Dziękuję. I teraz pokazać Natalię, która trzyma materiał. To jest według Ciebie poskładany materiał? Maciek, dałeś mi tak ten materiał. No, ale to jak Ci dałem, tak jak Ci dają, tak, to tak jest normalnie, jak Ci ktoś da, to tak trzymasz? Nie. No weź to jakoś, bo będziesz musiała zrobić swój handmade, czyli żelazko i sypialnia. Żelazko i sypialnia? Co się robi z żelazkiem w sypialni? Smażę frytki? Nie, prasuję. Wiesz co, idź Natalia, idź może to wyprasuj. No Maciek, zawsze by oszalałeś. No, ale tak trzymałaś, no nie przykładasz się. Ale nie jest pognieciony, zobacz. Natalia najwyraźniej czuje się pominięta w tym twórczym procesie. Nie spodziewała się chyba, że jej rolę Maciek ograniczy do prasowania. Przy obijaniu, ponieważ mamy wyciętą gąbkę, żeby materiał nam się ładnie pozaginał, musimy ściąć rogi i odwrotnie przykleić. I teraz najlepiej przewrócić tą gąbkę w taki sposób, odwrotnie, i naciągać materiał na tę stronę, dlatego że ten materiał będzie nam się zdecydowanie ładniej układał. Wyprasowałam, poczytałam. Tak? I co się dowiedziałaś z naszej gazety? Piszą tutaj o Tobie kontrowersyjne rzeczy. Tak? Dobra, przyklejam. Tada! Pierwszy kasetyn jest gotowy, jeszcze pozostało 4, w tym pomoże Ci Natalia, natomiast na koniec te kasetony przyczepimy w przedpokoju do ściany. Bardzo ładnie wyszło. Co fachowiec, to fachowiec.